Dzień dobry. Gościem rozmowy o siódmej w RMF FM i Radiu RMF24 w naszym studiu na Kopcu Kościuszki jest były reprezentant Polski, były wiceprezes PZPN Marek Koźmiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marku, trzeba podziękować trenerowi Santoszowi. Trudne pytanie, aczkolwiek odpowiedź może brzmieć tylko tak. W tym momencie tylko tak. Kilka miesięcy temu potrafiliśmy postawić reprezentacji Francji na mundialu. Teraz męczymy się z Wyspami Owczymi i dostajemy lanie od Albanii. Tak, dostaliśmy lania do Albanii, natomiast to jest e, ciąg zdarzeń, który od co najmniej Kataru nas e, trawi. Mamy sytuację wielkiego kryzysu, kryzysu na wielu płaszczyznach. Czyli e, zwolnienie selekcjonera wszystkiego nie załatwi? Absolutnie nie. To jest zbyt prosta e, teza, że trener jest wszystkiemu winny. Trener, trener oczywiście jest winny. Trener popełnił ogromne błędy, natomiast ktoś mu te błędy pozwoli popełnić, ktoś mu nie pomógł. E, mamy taką sytuację, jaką mamy. Ja uważam, że. Dzisiaj nie ma nikogo, kto by był e, za tym, aby ten Santos pozostał na swoim stanowisku. Marek Koźmiński zostaje z nami już w internetowym radiu RMF24. Słuchajcie nas dalej. Nasze radio znajdziecie na portalu rmf24.pl i w aplikacji RMF On. Tomasz Weryński, zapraszam. Pani Marko, pamięta Pan większy kryzys wokół naszej drużyny narodowej? Myślę, że trzeba by się cofnąć do lat 80., 70., może nawet wcześniej. Ja osobiście, będąc reprezentantem Polski od 1992 roku i później e, uczestnicząc w strukturach PZPN-u do 2021 roku, tak e, głębokiego kryzysu na wielu płaszczyznach sobie nie przypominam. No oczywiście piłkarze sami zapracowali na to. Wczoraj straciliśmy z, w meczu z Albanią pierwszą bramkę, drugą bramkę, ani przez minuty nie było. Wie pan, takiej sportowej złości, żadnej reakcji, spuszczone głowy i w zasadzie tyle. Tak, to jest prawda. Wczorajszego wieczoru widzieliśmy drużynę, która się poddała epizodom, które były na korzyść Albanii, bo akurat z przebiegu spotkania drużyna albańska nie była aż tak znacząco lepsza, natomiast była drużyną bardziej głodną w wyniku, bardziej zdeterminowaną. Była przede wszystkim zespołem. Polska to był zlepek 11 zawodników, którzy każdy próbował swój na tym boisku zrobić bardzo nieudolnie, ale jeszcze raz powtórzę: to nie jest jedno spotkanie, to jest ciąg zdarzeń, ciąg spotkań, dłuższy okres czasu, kiedy trafi nas bardzo poważna choroba. A widział pan choć jednego zawodnika reprezentacji polskiej, który indywidualnie wypadł lepiej niż jego odpowiednik, pozycja do pozycji z Albanii czy nawet z Wyspowczych? Myślę, że jeżeli byśmy mieli ocenić to spotkanie, to byśmy pewnie jakieś tam drobne pozytywy znaleźli, ale to, to nie ma sensu. Myślę, że my musimy mówić o całkształcie, o wynikach, o tym, co, co się dzieje, nie przechodząc do jednostek, bo byłoby zbyt proste i zbyt niesprawiedliwe, abyśmy, tak jak to bardzo często w dzisiejszych porannych mediach widać, spisywali na straty Grzegorza Krychowiaka od czci, czci wiary tutaj Roberta Lewandowskiego od, od, oceniali. W związku z tym myślę, że to są rzeczy emocjonalne, które absolutnie rozumiem, ale to nie jest problem w jednostce. Tu jest problem w federacji, problem w zespole, problem w osobach, które tym wszystkim zarządzają, które po prostu robią ogromne błędy. To o tym sobie też za chwilę porozmawiamy, ale wie pan, może to też jest tak, że mamy po prostu słabych piłkarzy. To, co było w 2016 roku, ta drużyna, to było 7 lat temu. Może po prostu trzeba dokonać jakiejś rewolucji, w pewnym sensie, jeżeli chodzi o kwestie kadrowe. Może tam po prostu trzeba pozmieniać, dać młodym chłopakom grać i tworzyć jakąś nową historię. Na pewno polska reprezentacja w 2023 22. roku jest słabsza niż w 16, 18. To nie ulega wątpliwości. Ta e, reprezentacja praktycznie przestała istnieć. Ten team e, się zmienił. Zmienił się na gorsze. Jesteśmy drużyną słabszą, natomiast nie na tyle słabą, żeby z takiej grupy, w której żeśmy się znaleźli, nie wyjść. E, Prawdą jest, że zmiana pokoleniowa absolutnie nie następuje, że to co oczekujemy, to, to jest absolutnie normalne w sporcie, że starszy zawodnik kończy, wchodzi za niego nowy, ten nowy, który wchodzi młodszy, jest słabszy i to słabszy zdecydowanie, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, Fernando Santos nie wprowadził żadnego, powtórzę, żadnego zawodnika do reprezentacji, to jest event. W historii polskiej, polskiej piłki reprezentacyjnej, który absolutnie nie mówi jednej rzeczy, że my tych zawodników nie mamy. My ich mamy, tylko trzeba go wyłowić, trzeba go zobaczyć, trzeba mu dać szansę. Oczywiście taki zawodnik musi popełniać błędy, ale jeżeli tego nie będziemy robili, to my nie będziemy mieli przyszłości. Dzisiaj problemem polskiej piłki jest przyszłość, nie teraźniejszość. Teraźniejszość jest fatalna, a przyszłość to jest wielki znak zapytania. No, właśnie, Fernando Santos dostał zadanie przebudować tę drużynę po Mundialu trochę stworzyć na nowo. Czy pan widział jakąś wizję, pomysł, jakość jego pracy? Ja wiem, że może nie dostał tych narzędzi, ale no, to też nie jest, wie pan, trener z pierwszej łapanki to już jest po prostu stary lis. Tak, no podobno, mówię podobno, bo to jest medialny przekaz, że Fernando Santos dostał taką misję przebudowy drużyny. Natomiast e, nic się nie wydarzyło i wręcz e, bym powiedział, że jest powrót do prehistorii, e, powołania na ostatnie dwa mecz. Były powołaniami dwóch zawodników, których wcześniej Trener Santos e, absolutnie skreślił, nie widział ich przez pół roku w kadrze. Teraz nagle sobie o nich przypomniał, to do niczego nie prowadzi. Tutaj nie chcę Grzegorza Krychowiaka na przykład w jakiś sposób oceniać, bo to jest bardzo dobry piłkarz, który wiele dobrego zrobił dla polskiej reprezentacji. Natomiast wczoraj zagrał setny mecz, i myślę, że to będzie ostatnie jego spotkanie. Ale. To, co e, się dzieje w, w ramach drużyny, to, co się dzieje w ramach e, zespołu reprezentacyjnego, to nie jest tylko piłka, to są wszystkie okoliczności zewnętrzne, to są kłótnie, to są wyciągania starych, nie do końca wytłumaczonych spraw na, na forum publiczne, to są sprzeczki na poziomie kapitan, federacja, kapitan, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. To są rzeczy niewy, niebywałe. To jest gra zespołowa. Zespół to nie jest tylko 11 zawodników, które widzimy na boisku. Zespół to są ludzie, którzy siedzą na ławce, zespół to są ludzie, którzy wokół tej, tej drużyny pracują i przygotowują z nimi dane, dane spotkanie. Tam e, choroba jest wielopokoleniowa i bardzo szeroka. Marek Koźmiński, były wiceprezes PZPN, jest naszym gościem. Panie Marku, no właśnie, chciałem też. Mówić o Robercie Lewandowskim. Ja wiem, że to jest człowiek, który zrobił dla tej reprezentacji bardzo dużo, że generalnie jest takim człowiekiem, którego się trochę nie rusza, ale no właśnie, może to jest też jakiś taki moment, w którym trzeba sobie zadać pytanie: czy to nadal jest zawodnik, który jest wartością dla tej reprezentacji, czy może jednak staje się trochę problemem, może ta jego wielkość staje się też trochę takim problemem? Jeżeli chodzi o kwestię sportową, Robert w dalszym ciągu jest zawodnikiem, który w tej reprezentacji może dać dużo. Robert nie jest już piłkarzem, który jest w stanie wciągnąć się na taki poziom, jak to miało miejsce 2-3 lata temu. Po prostu jest starszy, ma 35 lat, potrzebuje pewnej dłuższej, dłuższego czasu na regenerację. To jest absolutnie wszystko normalne i, i, i życiowe. Inna sprawa jest jego wielkość, jest jego, jest jego ego sportowe, ego pozasportowe. Wywiad, który udzielił kilka dni temu. Odbił się bardzo szerokim echem. O w tym wywiadzie powiedział prawdę. Prawdę. Głęboką prawdę. Tylko pytanie, czy to był dobry moment i czy polskie społeczeństwo, polska, e, polska rodzina piłkarska była na to, e, na to gotowa. Ja wczoraj słyszałem, jak kibice. No, odnosili się bezpośrednio do Roberta z pewnymi przyśpiewkami na stadionie. Ja ich rozumiem. Ja ich rozumiem, bo Robert jest symbolem polskiej reprezentacji. Natomiast Robert. Znowu byśmy spłaszczyli ten cały problem, byśmy powiedzieli, Robert jest problemem w drużynie. Robert na pewno jakąś, jakąś kwestię ma nierozwiązaną wewnątrz, wewnątrz drużyny, natomiast zbyt daleko idące wnioski w tym momencie tak na gorąco są. Są niepotrzebne. Trzeba to wszystko spokojnie przeanalizować. Przede wszystkim porozmawiać z nim. Przede wszystkim powinien porozmawiać z nim prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, prezes Kulesza. Powinien porozmawiać z nim najprawdopodobniej nowy trener i wtedy on podjąć pewne, pewne decyzje. Robert mnie szokował w swoim wywiadzie zapowiedzią odejścia. Zapowiedzią odejścia z reprezentacji. Ja osobiście na to nie byłem przygotowany. Myślałem, że Robert jeszcze długo będzie nam, e, nam pożyteczny. E, te słowa przez niego wypowiedziane w takim momencie e, coś znaczą. Pytanie, co chciał nam powiedzieć. No coraz częściej kibice zadają sobie też pytanie, czy Robert jest liderem, który powinien mieć opaskę kapitańską. Czy nie powinien to być ktoś, kto ma, wie pan, jakieś takie naturalne cechy lidera. Robert jest fantastycznym piłkarzem, ale nie jest typem lidera. Chyba nie nie potrafi tego szarpnąć w trudnym momencie. Robert jest fantastycznym piłkarzem, najprawdopodobniej najlepszym piłkarzem w historii polskiego futbolu, natomiast on nie ma cech przywódczych poza boiskiem. Na boisku wielokrotnie pokazywał, że jest liderem, natomiast poza boiskiem on tych cech nie posiada. Oczekiwaliśmy od niego zbyt wiele, chcieliśmy, aby był to człowiek, który rozwiąże wszystkie nasze problemy. Tak najnormalniej w świecie się nie stało. W związku z tym e, przejdźmy do porządku dziennego, że Robert nie posiada tych, tych cech osobowościowych, które, e, które m, byłyby przypisane takiemu liderowi poza bojskim. Myślę, że taki lider sam się ujawni zaraz. Będzie ktoś z młodego pokolenia, który swoim zachowaniem, swoją osobowością, swoim charakterem pokaże, że on jest godzien, aby, aby tą drużynę prowadzić poza boiskiem. A opaska kapitańska jest taki symbol. Ja myślę, że będzie bardzo ciężko i wręcz sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek miał odwagę i powiedzieć, dopóki Robert będzie grał w reprezentacji, dopóki będzie grał w pierwszym składzie, żeby Robertowi tą obrazkę zabrać, bo to jest symbol to nie jest y, władza, to jest symbol, y, symbol drużyny. No właśnie, bo też z jednej strony słyszę, że gdy było dobrze, to nikt się o tę opaskę Roberta nie czepiał, ale właśnie chyba to jest rola kapitana, prawda? Że gdy nie idzie, to trzeba umieć ruszyć zespół, trzeba umieć y, krzyknąć i tak dalej. No tutaj tego zdecydowanie brakuje. Tak, tego brakuje. Robert, Robert jest indywidualistą, Robert jest wielką osobowością, natomiast jeszcze raz powtórzę, nie oczekujmy od niego tego, czego on nie ma. On tego nie ma i, i szukajmy gdzieś indziej. Szukajmy, zbudujmy drużynę. Czasami w drużynie nie jest jedna osoba. Są dwie, trzy. Ta, ta ranga, ta rola rozkłada się w proporcjonalnie na więcej niż jedną osobę. Drużynę trzeba zbudować od podstaw. Ta drużyna nie istnieje. Wymowne były wczoraj Słowa e, Wojtka Szczęsnego, jak mhm. na pytanie, czy widzi jakąś szansę w tej konfiguracji e, bez e, dłuższego zastanowienia, odpowiedział serca: nie. No właśnie, to jest też e, zastanawiające, bo no właśnie, mówimy o, budow o budowaniu jakiejś nowej drużyny, nowej jakości po tych e, meczach. A z drugiej strony mamy medialną awanturę na temat tego, kto się z kim dogaduje, kto kogo oszukał, kłócąc się o jakieś pieniądze lub kto za kogo płacił w restauracji. Tutaj jest problem taki, że tam się nie, nie potrafią chłopaki po prostu dogadać. No i to, czy to znowu będzie jakaś rola nowego trenera? Na pewno. Nowy trener, jeżeli zostanie przedstawiony opinii publicznej, oprócz kwestii stricte piłkarskich, będzie miał chyba największe zadanie, ułożenie drużyny poza wojskiem, e, Dobranie charakterów, dobranie osób, e, wyciszenie pewnych e, starych e, e, złych historii albo bardzo złych, e, dogadanie drużyny z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, ułożenie pewnych zachowań pozabojskowych. E, to jest bardzo szerokie spektrum działania i tego nie da się zrobić w tydzień czy w miesiąc. Panie Marku, wczoraj po meczu słychać było w Tiranie no, słynną przyśpiewkę kibiców, której tutaj oczywiście nie przytuczymy, bo jest wulgarna, ale skierowana jest w stronę PZPN-u. Myślę, że wszyscy wiemy o co chodzi. Zarządów ekipy Bońka, pana również. Ta przyśpiewka mam wrażenie zniknęła z trybun. Dopatruje się pan przyczyn zniszczenia trochę tej drużyny również przez to złe zarządzanie PZPN-em? Dla mnie osobiście trudne pytanie, natomiast... Ja wiem, bo pan walczył z Cezarem Kuleszą o, o fotel nie, nie, będę, nie będę się zachowywał jak polityk i nie hmm. będę udawał, że pana pytania nie słyszałem, więc odpowiem wprost. Tak, jest mi bardzo przykro, że w, w dwa lata udało się e, doprowadzić do takiego stanu, w jakim się dzisiaj znajdujemy i takie przyśpiewki są nieprzypadkowe już dzisiaj, one są niestety m, teraźniejszością na naszych stadionach. Będzie długo czasu musiało Upłynąć, aby odrobić to, co straciliśmy przez te dwa lata. To jest szeroki problem. Problem na pewno głównej osoby i tego, co się wokół polskiej piłki dzieje. Problem wizerunkowy, problem pewnych zachowań, problem wyników pierwszej reprezentacji. Także trzeba ciąć. Tak, na samym początku zostało tutaj w tym wywiadzie powiedziane. Ja uważam, że. Nie ma na co czekać, trzeba podejmować decyzje, decyzje strategiczne począwszy od, y, od trenera, idąc, idąc dalej. Y, musimy być odważni. Musimy popatrzeć, jak to zrobili Niemcy, którzy mieli się przyznać do błędu, wielkiego błędu, żegnając wielkiego trenera. My też to zrobimy. A może należałoby też prezesa Kularza poprosić o zakończenie jego misji, wierząc w jego dobre intencje, ale no wyszło jak wyszło. Są rzeczy mo możliwe, realne. To jest niemożliwe, nierealne. Mm -hmm. No mieliśmy, wie pan, kryzys premiowy w czasie mistrzostw, czy właściwie po mistrzostwach, po drodze jeszcze kilka innych, mm, może drobniejszych, ale, ale jednak trudnych sytuacji. I chyba jest jasne, dzisiejszy PZP nie radzi sobie już na pewno w kryzysowych sytuacjach. No niestety, niestety fakty to potwierdzają. Kryzysowych sytuacji było wiele, kryzysowe sytuacje były... Bardzo często sprowokowane również przez, same, przez samą federację, przez sam związek, yy, znajdujemy się w takim punkcie zwrotnym. Oprócz yy, kwestii wizerunkowych, pewnych wpadek medialnych, większych problemów organizacyjnych, mamy yy, wielki problem sportowy. Spo sp wielki problem sportowy, który może się przełożyć na wszystko, bo wiadomo, że za sportem idą pieniądze, za sportem idzie entuzjazm, za sportem idą kibice i wyniki. Yy, my na dzień dzisiejszy jesteśmy w punkcie zwrotnym i i działajmy, bo y, czas biegnie, szczególnie reprezentacja to jest y, taki twór, gdzie trener nie ma absolutnie czasu, aby y, z tą drużyną popracować i każdy dzień, każdy tydzień jest, jest cenny. Ja pamiętam, jak czekaliśmy wszyscy po dymisji Czesława Michniewicza na nowego selekcjonera, czekaliśmy, czekaliśmy, czekaliśmy i to też dzisiaj to, co wi widzimy, jest pokłosiem tego czekania. Walczymy do końca, choć nie wszystko zależy od nas. Dopóki piłka w grze, musimy zrobić wszystko, żeby awansować. Wierzę w naszych zawodników. Wczoraj taki wpis na Twittera wrzucił Cezary Kulesza. Został za ten wpis skrytykowany do tego stopnia, że ludzie nie wierzyli, że to on. Po prostu myśleli, że to jakiś bot wyrzuca taki wpis po blamarzu, jaki się rozegrał w Tiranie, jak i też po, po słabym meczu z Wyspami Owczymi. Jak pan... Skomentuje coś takiego. To nie jest spis Cezarego Kuleszy. To jest spis propagandowy, zrobiony przez kogoś, który Twittera tam nadzoruje. W związku z tym nie ma się do czego odnieść. No, czasami cisza jest lepsza niż bezsensowne słowo. Ja wiem, że panu jest ciężko to komentować, bo może trochę nieelegancko, ale jesteśmy w takiej sytuacji, że trzeba trochę chyba wskazać jakieś takie największe grzechy dzisiejszego PZPN-u. Może, może pan pokusi się tutaj o taką opinię? Myślę, żeby tej audycji nie starczyło. Jakbyśmy rozkładali to na czynniki pierwsze. Na pewno decyzje, na pewno decyzje osobowe, na, de na pewno decyzje, e, czas tych decyzji, na pewno nieprzejrzystość e, w pewnym, pewnej komunikacji z problemami, które mamy. E, trzeba było się z tym zmierzyć. E, na początku oczywiście wewnątrz drużyny, wewnątrz organizmu, a później, jeżeli się coś e, wyleje na zewnątrz, trzeba z tym się skonfrontować. My e, staraliśmy się mówić, a o niczym nie wiem, ja o niczym nie słyszałem, mnie tam nie było. Tak się nie da. Tak się nie da zarządzać największą organizacją sportową w Polsce, którą miliony ludzi oglądają i miliony ludzi wczorajszego wieczoru były najnormalniej w świecie złe, zrozpaczone, zniesmaczone i teraz będziemy walczyli o to, aby, aby znowu Stadion Narodowy się zapełnił, aby ludzie zaczęli oglądać reprezentację Polski. Będzie nam niezmiernie trudno, bo my tego nie zrobimy w ciągu jednego miesiąca. Właśnie, to jest chyba najgorsze w tym wszystkim, że... To, jak to wpływa na kibiców, coraz mniej mają ochotę po prostu oglądać mecze reprezentacji. Obrzydzono im radość i cieszenie się meczami tej kadry. Ja pamiętam jeszcze całkiem niedawno, jak kupienie biletu na mecz reprezentacji to była jakaś w ogóle niemożliwa sytuacja. No tak, niestety, dzisiaj kibic na pewno się od nas odwróci. Na pewno będzie. Będzie trzeba o niego zawalczyć, zawalczyć wynikami, zawalczyć transparencją, zawalczyć normalnością, pracą. Otwartością i przejrzystością i, dobrym, i dobrą atmosferą tego, czego od dłuższego czasu nie ma. Kibic reaguje emocjonalnie, kibic oczekuje wyników, ale kibic też jest racjonalny, kibic też zrozumie, że przychodzi moment, kiedy jest pewna zmiana pokoleniowa, kiedy pewne wyniki muszą być troszkę słabsze. Natomiast przegranie z Albanią to jest wstyd. Ale przegranie w takim sposób, bez podjęcia walki, bez, bez pomysłu na tą walkę, to już jest więcej niż wstyd. I myślę, że to wczoraj zawodnicy, którzy mieli odwagę stanąć przed kamerami telewizyjnymi, chcieli powiedzieć, że im jest normalnie sposób wstyd i oni chcieliby dostać tą szansę rehabilitacji. Tylko żeby dostać szansę rehabilitacji, to trzeba wiedzieć, jak się zrehabilitować. Panie Marku, myślę, że jasne jest to, że pewnie na początku tej drogi naprawczej trzeba zmienić trenera. Czy możemy już zacząć rozmawiać o tym, kto powinien go zastąpić? Kto powinien zastąpić Portugalczyka? Myślę, że będzie trenerem trener Papszun. To jest na dzień dzisiejszy... Nazwisko, które wydaje mi się poza jakąkolwiek konkurencją i nie mając skorzy do dyspozycji, bo wiemy, że Maciej Skorża jest, jest w Japonii i wielokrotnie mówił, że nie jest zainteresowany dzisiaj polską, polską reprezentacją. Trener patrzą wczoraj był w telewizji, zachowywał się, dosyć bym powiedział, był podpięty pod prąd, tak, bo było czuć, że. że że pewne rzeczy nie może powiedzieć albo nie wypada w tym momencie. Dla mnie to jest kandydatura, taka bym powiedział, bardzo, bardzo bliska 100%. Aczkolwiek ja zrobię osobiście inaczej. Ja uważam, że reset powinien być troszeczkę głębszy. Ja bym dał młodego człowieka. Powiem teraz słowa dosyć takie kontrowersyjne. Młodego człowieka, który miałby wsparcie, oczywiście, jeżeli by te osoby. To zaakceptowały w byłym selekcjonerze. Ja bym przywrócił do, do pracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej Adama Nawałkę, nie jako selekcjonera, tylko jako doradcę, jako asystenta, jako osobę, która swoim wielkim, ogromnym doświadczeniem by pomogła, pomogła polskiej piłce, a na pierwszego trenera, na selekcjonera dałbym młodego chłopaka Dawid Sulczyk. Sulczyk. Pewnie pan zna cokolwiek Cezarego Kulesze. Jak pan sądzi, on podejmie dzisiaj decyzję o tym, żeby podziękować Santoszowi, czy jednak będzie trochę udawał, czekał? Jak znam Cezarego Kulesze, decyzja została podjęta. Podjęta, że, że zwalniamy, czy nie zwalniamy? A tego, tego, panie redaktorze, nie wiem. Natomiast według mnie decyzja jest podjęta. Mhm. No cóż, będziemy wo wobec tego czekać na ogłoszenie decyzji lub na to, co się właśnie wydarzy. E, były reprezentant Polski, były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Marek Kośmiński był naszym gościem. Dziękujemy panu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.